Hej, to Easy, witajcie w kolejnym odcinku z Insight. Jeżeli ten materiał wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę, jeżeli nie, to w dół udostępniajcie, subskrybujcie i skomentujcie. Ostatnio skończyłem tu, gdzie uwolniłem tu taką latającą skrzyneczkę z tego, powiedzmy, preta, kija, nie wiem co to jest, kiwie i tego tutaj, tej takiej kładki, gdzie musiałem to wystrzelić, bo albo na kładkę spadała ta skrzynka, albo na kij. I ostatnio, na ten kij, na ten pręt. Ostatnio też w poprzednim odcinku na sam koniec też nie wiedziałem co z tym zrobić. Z tą skrzynką, bo ani nie mogłem po drabinie jej wnieść na górę. Nie wiedziałem do czego ona tak naprawdę będzie. I dowiedziałem się, że muszę tutaj po prostu ją postawić, poszukałem odpowiedzi. I po prostu ją wystrzelić z tej strony, bo tutaj jest krzywo jak widzicie. I ją po prostu tam, jakby, nie wiem, wystrzelić z tej strony tutaj, nie? Bo ona sama tam wleciała. Bo to jak jest prosto, a tu jest krzywo, to wiadomo, to jest oczywiste, nie? Inaczej nie da rady. A w sumie dla mnie takie oczywiste nie było. I teraz musimy w sumie nacisnąć tutaj. Tą kładkę tutaj, tą kolejną kładkę tak podłożyć po to, żeby tam już stało. I bum. No i teraz musimy wrócić tam na górę i będziemy musieli pływać, bo innego wyjścia nie ma. Dobra. Mamy tutaj ten właz znowu. Mamy te rybki. I patrzcie jak to fajnie wygląda, te rybki, tutaj to światło. Naprawdę coś pięknego. Mi to się podoba. Lubię to. Tutaj światła standardowo. Jakieś światła, pomimo że gra mroczna, to jakieś światła się pojawiają. I tutaj mamy tą skrzyneczkę. I zastanawia mnie, co będzie z tą skrzyneczką. O tą, nie? Bo tutaj jedną mamy. Ta się wydaje jakby chyba większa by była. Ta, którą teraz ciągnę, pcham. Chociaż chyba pewnie to jest taki sam rozmiar tych skrzynek. I musimy w sumie ją poprowadzić tutaj. Tutaj jest przycisk, który musimy przycisnąć. I bum. Przyciskamy go. I powinien tutaj wejść, tylko... I co teraz? Jest jeden problem, bo przydałoby się w sumie tu skrzynkę też jakoś dać tu, nie? W sumie. Może zrobimy to tak, że wezmę, zrobię tak. Bo tam nie dam rady wejść, nie? O, i tak po prostu, nie? No. I załatwione. To jest jakaś ta kula. Znowu ją psujemy. Okej, jednak to są... Może to jest taka znajdźka. Co właśnie mówiłem o tych znaczkach. Co to jest za osiągnięcie? Potem sobie przeczytam dokładnie o co chodzi w tych osiągnięciach wszystkich. Bo tam jedna pamiętam, jak widzieliście, była znajdźka. Ale tam w sumie nie widziałem jak było, jak ją po prostu tam były zepsuć, tak jak tutaj zepsuliśmy, bo tam chyba było na górze, my pływaliśmy w wodzie i tam nic nie można było zrobić, więc się poddałem w sumie. No i co dalej, jeżeli to z tego... Zepsuliśmy, aha. Teraz samo schodzi. Bo my, a nie, to jest zwykły mechanizm po prostu, a nie może znaczka, nie. Się po prostu zepsuło. I co teraz? I teraz w ogóle... Jeżeli my to zepsuliśmy, chyba tak miało być, nie? Teraz w ogóle tego przycisku nie możemy wcisnąć. I, czy mi się wydaje? Chyba mi się wydaje, co? Czy ta woda się trochę obniżyła? Nie wiem. Ale chyba powinny te coś się świecą na czerwono się obniżyć. Czy się włączyć, przepraszam bardzo. Nie mam pojęcia, co teraz mam zrobić. Coś tu się zmieniło? Nie wiem, może tu coś mam zrobić?
Jedną na drugą, nie? Czekajcie. Czy możemy jedną ten... A nie, ona tu spadnie. Właśnie. Co z nią? Czekajcie, może tu wejdę? Czy coś jeszcze trzeba załatwić? Czy nie? Moje pojęcia. No szczęście dzisiaj sąsiad nie wierci, bo jak nagrywałem Splinter Cell Conviction, to sąsiad wiercił i to było dupa trochę. Bo przeszkadzało na pewno w nagraniu. Tu jest dalej ten przycisk. Co z tym? Ha, ciekawe. Nie, bo tu już nic nie zrobię. Czy tu coś też się zepsuło? Chyba nie. Niepotrzebnie tu idę chyba, co? Muszę coś tam zrobić. Tylko pytanie co? No to dupa, to jest... A tam coś w ogóle widać? Czy tam coś trzeba zrobić? Nie. Widzicie naprzeciwko mnie tam. Fuck, no to jesteśmy w... dupce trochę, można powiedzieć. Stoimy w miejscu. Bo to już chyba nam się nie przyda. To jest już nie do niczego. Już tego użyliśmy. Tutaj nie powinniśmy wracać tak naprawdę. Znowu te ryby. Cztery ryby są potrzebne mi? Czy nie? One tu za mną idą? Jakby nie chciały iść do światła, ale to w sumie też jest światło, nie? O tutaj. Jest trochę dziwne. Jakby idą za mną, ale chociaż nie do końca. Tam był w ogóle magnes na tym... na tej siatce tam. Czekajcie, może tu coś jest. Nie. Czekajcie, czy tu coś będzie trzeba... Czy tu coś trzeba zrobić? Czy to w ogóle coś się stało? Czy mi się wydaje? Nie, nic. No bo co, jak ja tu pociągnę, to... To nic nie da. No nie. Wezmę może jeszcze raz tą skrzynkę i zobaczymy, co się stanie może. W sumie chyba już nic. Co możemy tu zrobić niby? Czekajcie, co ja tu w ogóle, po co ja to robię? Czy ja mogę to w ogóle wziąć tam? Czekajcie, jak ja wezmę tak. I podejdę trochę tak. Nie, to pójdzie w tamtą stronę. No i co teraz? To ja ugrzązłem trochę, nie? No bo tu nic się nie zmieniło, tylko że zasilanie tutaj się wyczerpało i tyle. No i na co mi ta skrzynka teraz? Dobra, moi drodzy, cięcie. Chyba na to wychodzi, że cięcie. Moi drodzy, okazało się, że to, co chciał tak naprawdę... Wiem, co trzeba zrobić. I w sumie ja tak myślałem w głowie, miałem to w głowie, że tak właśnie by trzeba było zrobić, czyli... Tylko nie chciałem w sumie tego robić, czyli... Myślałem, że jednak nie, ale ja powiedziałem to. Czyli trzeba to nacisnąć. O nie, nie tak. Dobra, to poczekamy. Zaraz wam powiem, co trzeba zrobić. Powinienem było od razu to spróbować, a nie potem... Nie po to jakoś tam nie wygbić, nie? Się dowiadywać. Nie, tak. Ja to na to jestem chyba za wolny. Czyli się tak. Teraz to szybko tak.
Tak, może, nie wiem. O, i trzeba wpaść tą wodę i teraz jakoś dziwnie do góry. O Boże, ale to zmutowane ludzie są. Co się dzieje z tymi ludźmi? Boże, co jest? Jest jakieś światło. Z woda do góry nogami po prostu. Nie wierzę w to. Boże, czekajcie. To się poruszało, what? Że ja znowu nie będę X-a ciskał albo w ogóle nawet nic, bo dowiedziałem się, że w ogóle to nic nie działa, niepotrzebnie. W ogóle gra jest krótka, a ja na Steamie już mam przygrane w nią 5 godzin przed nagrywaniem, jak patrzyłem, więc teraz jeszcze dłużej będzie, ale wiadomo jak to jest. Jest to tak, że się właśnie różne rzeczy sprawdza, jak to zrobić, siedzi w tej grze i kmini i się naliczają godziny, nie? Ale to gra jest podobno na 3,5 godziny, więc... Coś tutaj wziąłem i to pewnie spadnie, co? Na dół. To się jakoś przyda. Tylko ja dokładnie tego nie chcę sprawdzać, bo tak, to spadło na dół. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest. Mogę tutaj wejść? Nie. Do czego to będzie? Do czego to się przyda? To jest jakoś klapa. A, jeszcze tutaj jest. No, bym spadł z tej wody i by było. O, to by się otworzyć, czyli nie mam co tu zabrać, może już tam nie muszę nadwracać, muszę do tego wejść. Jakaś muzyczka tajemnicza się włączyła. Okej. A to jest już normalnie woda. Jak to jest dziwne. Może to jest już normalnie jest woda, a tam... Ło, to takie dwa światy, można powiedzieć. Dziwne strasznie. Jakieś lampy. Ha. Tylko to jak tam spadło, będziemy może mogli tamtego czegoś, coś tam użyć? Czy nie? Czy to już po prostu z tym się pożegnaliśmy, z tym powiedzmy drugim światem? Okej, jak zwykle iść przed siebie to jest prawdą na lewo, czy coś jest i tu są znowu ludzie, ale pewnie coś będzie. Jakieś skrzynki, pewnie mogę je wziąć, To weźmy ją od razu, co? Wow. To nie jest jakiś kurz, to wygląda jakby to była jakaś lodówka. I to jest zimno, chyba z niej wychodzi, nie? Czy nie, czy to po prostu jakiś kurz? Możliwe, że kurz. O, fuck. Coś nagle się otwiera. A ja mam za to się schować. Może tak, bo tutaj... Widzicie, może to taki eksperyment, że oni sobie po prostu robią z ludzi niewolników, nie? Ale oni są też ludźmi, czy nie? Czy może są kosmitami, którzy się przebrali za ludzi i wykorzystują sami ludzi? O. Nie wiem. Widać, że czegoś oni wykorzystują tych ludzi, nie? W tych klatkach oni wyglądają jak... normalni ludzie, tak jak tutaj ten facet z chłopcem, a ten jakoś dziwnie wygląda. Czy może to wina jest kwestia ubrania? Pewnie tak, tam widzimy w oddali, że to nie są wszyscy ludzie, nie? Gdyby zaraz się nie zorientowali, że ta skrzynka sama się porusza. Dobra, nie, idziemy. Wrota do piekieł się zamykają, a my idziemy dalej z tą skrzynką, która na razie nic nam nie mówi. Nie wiem, do czego ona jest. O, tam jest coś ciekawego. Już na chwilę było widać. Okej, znowu woda jest do góry jakoś dziwnie. Czy ta skrzynka była po to, żeby po niej wejść? No jak ja zwykle muszę po prostu spaść. Muszę spaść, ale się nie zrobiłem. Nie mogę zejść po drabinie, ale... Widzicie coś dziwnego? Bo ja tak, ja słyszę. Czy w zasadzie nie słyszę. Nie słychać dźwięku. Coś jest podejrzane, jak skacze nic nie słychać. I czy to nie jest kwestia, że coś mi się spierdzieliło z grą, tylko to jest właśnie o to chodzi. W tej grze coś się zmieniło. O, tu mogę zwiększać poziom wody, lol. Tu już się zamyka, widzicie. What? I tu dzięki temu ta skrzynka się po prostu podnosi
Patrzcie tędy, pomimo że woda jest... Ej, gdzie jest woda? Chwilunia. Tu jakby wody już nie było, nie? Strasznie to jest dziwne, patrzcie. Niby jestem pod wodą. Tak powiedzmy, że teraz jestem pod wodą. I tu niby skaczę, ale... Kuźwa. A to powietrze... Jestem pod wodą? A to tak naprawdę jakby... Teraz nie jestem pod wodą, to powietrze jest jakby woda, ale jest dziwne strasznie. Ale oni chyba mnie obserwują, tam ktoś mnie obserwuje. Patrzcie, no to jest normalnie powietrze. A czy tu wygląda, to jest woda przecież, tak? Czy tu nie jest woda? Nie, może tu nie jest woda. Nie, no to dobrze, no. Nie, bo mi tak się wydaje, jakby to było po prostu tam, gdzie stałem, to była woda, a tutaj, gdzie jestem, to nie jest woda, tylko powietrze. Ale możemy pływać w powietrzu. Ale nie, to chyba jest normalnie woda, tylko odwrócona. Co ja pierdzielę w ogóle, nie? I w ogóle my możemy tu wykorzystać tu skrzynkę. Po prostu weźmiemy ją tutaj. I wtedy znowu weźmiemy ten poziom wody. Zwiększymy, w sensie, że ta po prostu skrzyneczka spadnie wtedy. Możemy teraz wodą się bawić. Znaczy się bawić pod wodą, bo teraz mamy dużo. O, i drzwi się otwierają. I ta skrzynka też musi tam być. Ale tak naprawdę musimy też wejść teraz. Ale zaraz. Dopóki się nie zamknie, to jest git, nie? Możemy zrobić to tak, że wejdę tak. Czy ja tu będę mógł wskoczyć? Możliwe, że nie. Nie. Fuck. Pytanie, co teraz? A, już wiem co teraz, no ciekawe, no to jest po prostu oczywiste, że ja nie muszę tam tu wziąć skrzynkę, tej skrzynki tutaj. Tylko muszę ją sobie tutaj dać, żeby ona po prostu pomogła mi o tutaj, żeby wejść później na nią, nie? A nie żeby tak, wiecie, no. A nie żeby ją zabrać, bo chyba już nam się nie przyda później. Dobra, tu weźmy z tu wodą, ogarnijmy. Ta skrzynka powinna spaść. Tutaj dokładnie. Tylko czy my damy radę wejść tam tutaj dalej, nie? Nie. Czekajcie, bo tak też nie ogarniemy tego, bo tak mogę, nie? Tu już mogę, no ale co z tego, jak tu jest zamknięte? Dobre pytanie. Ale możemy też jeszcze inaczej ogarnąć, w sensie, że... W sensie, że teraz chyba zrypałem, co? Nie. Ta powinna tak. Tutaj teraz pływamy 100%. I weźmy tą skrzynkę tutaj. I ją po prostu ogarnijmy w ten sposób, że... Ja po prostu ją dam tutaj. O tak. O tak, dokładnie. I teraz możemy... W ten sposób zrobić tak, że ją po prostu obniżymy. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, ręce gadżeta. W sensie, że tak, i teraz będziemy mogli po prostu na to wejść, dopóki jest spoczy, to wiecie o co mi chodzi, już pewnie widzicie, że będę po prostu mógł się na tej, na tym boksie wspiąć się i po prostu wpłynąć tam i na drugą stronę się przedostać normalnie na chillku. Jak to zawsze Voxu mówi. Dobra, no i po sprawie tak naprawdę. Tyle, a ja tak długo nad tym myślałem. A kolejne zagadki. Raz za razem cały czas są zagadki. Moi drodzy, tutaj zakończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to wiecie co robić. I trzymajcie się do następnego odcinka z Inside.